Witam wszystkich tutaj też z naszej strony, za nas, za Team Obaw na targach w Barcelonie. Teraz zakończyła się konferencja prasowa, gdzie nasi koledzy z Deutsche Telekom pokazywali, jaka będzie strategia Deutsche Telekom na następne lata. Myślę, że miałoby sens podsumować trochę tą naszą strategię 2011-2014, powiedzieć też trochę waszym słuchaczom albo odbiorcom, co tak naprawdę Polska i T-Mobile zamierza zrobić na rynku polskim w najbliższych latach i może też powiedzmy w tym 2014 roku. Ja byłem pytany bardzo często, też przez tutaj parę dziennikarzy, jaka jest strategia T-Mobile w 2011, pamiętam, no, ciągle mówiliśmy o ten sam temat, czy będą przejęcia, czy będziemy więcej inwestowali, jaka będzie strategia w temacie częstotliwości i tak dalej. My tak naprawdę przez ostatnie 4 lata, 2011-2014, nie zmieniliśmy ani milimetr naszej strategii. Ta strategia była powrót na rynek, tam gdzie była kiedyś era, bardzo mocny brand, specjalnie w rynku biznesowym i powrócenie z nowym brandem na pozycję lidera w rynku mobilnym. A bardzo sukcesywnie dochodziliśmy do tego celu i dla nas 2014 rok jest tak naprawdę rokiem ostatnim w tej średnioterminowej strategii, kiedy chcieliśmy zostać liderem rynku pod względem przychodów. Ja byłem też pytany bardzo często, dlaczego chcemy być liderem pod względem przychodów. Tak? To jest taki dziwny temat. Tutaj ten temat był bardzo prosty, dlatego że lider pod względem przychodów jest w stanie generować wystarczające przepływy gotówkowe, żeby zainwestować na ten rynek wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zbudować długoterminową przewagę na rynku. Co to znaczy? Z naszego punktu widzenia to była sieć. Dzisiaj na konferencji prasowej pokazane było dużo o sieci, jak ta strategia sieciowa będzie wyglądała w Europie w 2018-2020 roku. Z naszego punktu widzenia dokładnie tam, gdzie zmierza Deutsche Telekom, zmierza też T-Mobile Polska, to znaczy będziemy operatorem zintegrowanym, będziemy mieli dwie nogi, jedną stacjonarną, jedną mobilną. Ta stacjonarna, myślę, że wszyscy już o tym mówili, pisali w temacie GTS Polska, GTS Eastern Europe albo GTS International, przejęcia, które teraz jest w fazie konsultacji z Komisją Europejską. I to jest z naszej strony bardzo mocne rozkroczenie się trochę w inny biznes. W Polsce nigdy nie byliśmy w części stacjonarnej, w tym roku wchodzimy w część stacjonarną i wierzymy, że będziemy największym operatorem dla rynku B2B w przyszłości, integrowanym operatorem. Co to znaczy? Będziemy w stanie zaoferować konwergentne usługi mobilno-stacjonarne, voice, data i usługi dodane dla wszystkich segmentów rynku biznesowego. My już o tym rozmawialiśmy 2 lata temu, teraz pokazujemy pierwsze owoce tych prac. Zmieniliśmy strukturę zarządzania spółki w temacie B2B. Mamy członka zarządu do spraw B2B od prawie roku i pół. Budujemy nową platformę wewnątrz firmy do zintegrowanych usług dla rynku B2B. No i w końcu próbujemy zakupić GTS International, żeby dołączyć do tej części mobilnej, część stacjonarną. Oprócz tego, bo to nie jest tylko rynek B2B, jest też rynek prywatny. W tym roku w rynku prywatnym już trochę ogłosiliśmy, że wystartujemy z usługami finansowymi. Myśleliśmy, że może pokażemy już w Barcelonie już istniejącą, działającą całą platformę. Nie udało się jeszcze, nie jest stuprocentowa, dlatego że chodzi tutaj o rynek finansowy. Dopóki nie będzie super zagwarantowana jakość, tak jak u innych usług, nie będziemy jeszcze tego pokazywali, ale myślę, że już za parę tygodni pokażemy
całości, jak ten produkt będzie wyglądał. A oprócz GTS-a, usług finansowych, kończymy w tym roku rollout całej naszej sieci. I tutaj wspomnę tylko jeden projekt, o którym Wy nie wiecie. Dla nas jest to bardzo ważny projekt, który się prowadzi przez całą firmę, gdzie przechodziliśmy wszystkie elementy, które mają co do czynienia z siecią, tak żeby zabezpieczyć najwyższą jakość połączeń voice i data dla naszych klientów. I tutaj mogę powiedzieć, że już się cieszę, jak już będą prowadzone niezależne testy sieciowe, bo my je prowadzimy tak czy inaczej, wiemy, jak te sieci wyglądają, żeby klient polski mógł zobaczyć, jak naprawdę wygląda jakościowo sieć w Polsce. Albo nasza, albo konkurencja. Kończymy cały projekt latem. Dzisiaj już było pokazane, że wprowadzamy LTE i byłem też zapytany, co z tym LTE, jak to wprowadzamy, dlaczego jeszcze nie wprowadziliśmy, jakby wszyscy mają, wszyscy już latają, my jeszcze nie latamy. I tu jest ten powód bardzo prosty. Tak jak u innych tematów, T-Mobile jest operatorem jakościowym, nie budżetowym, jakościowym. I wprowadzenie LTE znaczy, że LTE będzie działało. LTE będzie działało bardzo dobrze. Nie chcemy wprowadzać na jednym, dwóch miejscach, dwóch miastach, w 10 miastach albo w 15 miastach, ale chcemy wprowadzić prawie na terenie całej Polski. Powiem, przynajmniej 50% Polski musi być w zasięgu sieci, żeby wprowadzić LTE. To jest dla nas taki poziom, o którym mówimy, że chcemy wprowadzić. Ta strategia jest inna niż w innych krajach, gdzie Deutsche Telekom jest, ale myślę, że nauczyliśmy się już przy wprowadzaniu 3G sieci, teraz 4G, 3,5G, wymiany sieci i tak dalej. Powinno to być zrobione porządnie, żeby klient doświadczał naprawdę najwyższą jakość. No i to zakończy się gdzieś w połowie roku i tak jak byłem zapytany, dzisiaj już ta odpowiedź była, planujemy to gdzieś w okolicach połowy roku. Każdy z operatorów przez ostatnie 16 lat zbudował sobie bardzo kompleksową infrastrukturę technologiczną i żeby dzisiaj robić zmiany w tych strukturach, tak jak Klaudia to na dole nazwała spaghetti system, jeszcze dodałem do tego spaghetti milanese, nasz CTIO się nazywa Milan Zika. To tak naprawdę dzisiaj u wszystkich operatorów wygląda i my chcemy to uporządkować. Ten system będzie wdrażany sukcesywnie. Rozpoczynamy w tym roku, w połowie roku, gdzie startujemy z B2B. Gdzie to będą pierwsze rozwiązania na nowej platformie, które będą pozwalały obsługiwać klienta biznesowego end-to-end i obsługiwać go rozwiązaniami konwergentnymi. Co to znaczy? Stacjonarka, mobile, data center i usługi dodane. To są takie największe projekty. Oprócz tego w tym roku planujemy też, że wszyscy, którzy pojadą pociągami do Poznania, do Krakowa, do Katowic, do Gdańska, do Bydgoszczy i tak dalej, to będą mieli możliwość też korzystania z normalnej sieci. Podpisaliśmy umowę z PKP Intercity i w tym roku wdrażamy pierwszych 300 wagonów. Mam nadzieję, jak cały temat się rozkręci, to dodamy do tego Pendolino Polska. Będzie około w sumie 450 wagonów, które się pojawią, tak żeby znów dostarczyć najwyższą jakość połączeń jak głosowych, tak data dla naszych klientów. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem z takich dużych projektów, które planujemy w tym roku. No i oprócz tego pojawi się jeszcze parę takich interesujących, jak jest aukcja 800 MHz i tak dalej, które już dzisiaj są tematami bardzo wymagającymi i interesującymi. To na pewno.